Komar Harem Eteczka. Z poziomu aplikacji Komar Harem możliwy jest dostęp do elektronicznej dokumentacji pracowniczej, czyli tzw. eteczki, która prowadzona jest w bazie danych systemu ERP. Dokument do eteczki może wprowadzić zarówno pracownik, jak i jego przełożony. Dostęp do eteczki uzależniony jest od ustawień w schemacie uprawnień danego użytkownika. W Komar HRM jesteśmy zalogowani na konto administratora. Przechodzimy do schematów. Wybieramy odpowiedni schemat. W sekcji Pracownicy w kolumnie Własne znajduje się uprawnienie Moja eteczka. Domyślnie jest ono ustawione na podgląd. Oznacza to, że pracownik ma dostęp do dokumentów w swojej eteczce bez możliwości dodawania nowych. Zmieniamy ustawienie na edycja, co spowoduje, że pracownik korzystający z tego schematu będzie mógł również dodawać własne dokumenty. Poniżej można nadać uprawnienie kierownikowi zastępcy do dodawania dokumentów do eteczek swoich podwładnych. W tym celu należy ustawić uprawnienie eteczka dodawanie dokumentów podwładnych jako aktywne. W menu Konfiguracja na zakładce Powiadomienia mailowe możemy również podać adres mailowy, na który będzie wysyłana wiadomość w momencie dodania dokumentu do eteczki. Może to być na przykład adres pracownika działu kadr. Zapisujemy zmiany i logujemy się na konto pracownika, który korzysta z domyślnego schematu uprawnień. Po rozwinięciu menu pracownika wybieramy sekcję Moja eteczka. W tym miejscu użytkownik widzi dokumenty zgromadzone w jego elektronicznej teczce osobowej. Są tu widoczne dokumenty wprowadzone przez operatora systemu ERP, np. pracownika działu kadr, jak również te dodane samodzielnie przez pracownika lub jego kierownika. Aby dodać własny dokument, wybieramy przycisk Dodaj dokument. Na otwartym oknie wskazujemy tytuł. Należy go wybrać z listy rozwijalnej, na której wyświetlone są pozycje słownikowe zdefiniowane po stronie systemu ERP. Użytkownik opcjonalnie może również podać dodatkowy opis dokumentu. Następnie dodajemy załącznik w formacie PDF. Data dokumentu, część eteczki są wypełnione automatycznie i nie podlegają edycji. Zapisujemy dodany plik. Dodany w ten sposób dokument trafia do części o nazwie do zatwierdzenia. Możliwa jest jego edycja lub usunięcie. Gdy pracownik działu kadr w systemie ERP przypisze dokument do odpowiedniej części eteczki, opcje te zostaną zablokowane i możliwy będzie wyłącznie podgląd dokumentu. Dokumenty w sekcji Moja eteczka mogą być wyświetlane w widoku kafelkowym lub w widoku listy. Użytkownik może wyszukać konkretne dokumenty używając okna Znajdź dokument oraz filtrować widoczne dokumenty po tytule części eteczki oraz dacie. Teraz zalogujemy się na konto użytkownika, który jest wskazany jako kierownik naszego poprzedniego pracownika. On również korzysta z domyślnego schematu uprawnień, w którym nadaliśmy poprzednio możliwość dodawania dokumentów do eteczki podwładnych. Dzięki temu w menu bocznym Pracownicy dostępna jest sekcja Eteczka. W polu Znajdź pracownika wpisujemy nazwisko naszego podwładnego. Nie zostały znalezione żadne dokumenty, chociaż widzieliśmy wcześniej, że pracownik ma w swojej eteczce już kilka pozycji. Dzieje się tak, ponieważ kierownik w sekcji Eteczka może zobaczyć tylko dokumenty podwładnych, które sam dodał. Dodawanie dokumentów jest analogiczne jak w przypadku własnej eteczki, z tym, że należy dodatkowo wskazać pracownika, w imieniu którego dodajemy dokument.
Edycja lub usunięcie dokumentu również jest możliwe, tylko dopóki znajduje się on w części do zatwierdzenia. W sekcji e-teczka dostępny jest widok kafelkowy lub widok listy. Użytkownik może wyszukiwać dokumenty konkretnych pracowników, używając okna Znać pracownika. Może również filtrować dokumenty po centrum, tytule i części e-teczki, a po uruchomieniu ikony lejka również po dacie dokumentu. Przechodzimy do systemu ERP. Po wejściu na listę pracowników otrzymujemy informację o nowo dodanych dokumentach do e-teczki z poziomu Komarch HRM. Po kliknięciu w komunikat podnosi się okno e-teczka z odpowiednio odfiltrowanymi dokumentami do części do zatwierdzenia. Dzięki temu pracownik kadr może w łatwy i szybki sposób podejrzeć dodane dokumenty i przypisać je do odpowiedniej części e-teczki.